Szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Obiecał pan premier Polakom, że porozmawia z kanclerzem Scholzem i proceder podrzucania migrantów się skończy. No i coś niestety nie wyszło. Niemcy legitymują osoby o nieeuropejskich rysach w głębi Niemiec i jeżeli nie mają prawa przebywania na terytorium Niemiec, podrzucają ich do Polski. Niemiecka Policja Federalna poinformowała panią redaktor Fedorską, iż deportowano od początku roku do Polski 4618 osób. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację ministra Tomasza Siemoniaka, co z tymi prawie 5000 podrzuconych migrantów się w Polsce dzieje i kiedy skończy się procedura podrzucania do Polski ludzi. Jestem bardzo dumny z tego, że Polska może obchodzić tysiąclecie swojego królestwa, swojego istnienia. Musimy gdzieś z tyłu pamiętać o tym, że nasi sąsiedzi mówili na Polskę często wersalskie bękarty, że nie zasługujemy na własne państwo, a Polska ciągle trwa i będzie trwała, kiedy my żyjemy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że król, który w 1025 roku przyjął berło, zaraz zmarł, wykonał swoje zadanie i zmarł. To było jego marzenie. Potem następowały piastowskie rody, które Polskę rozbudowywały aż do Kijowa włącznie. Po drodze był Henryk Brodaty, potem Poboży, potem zdarzył się brat Rogatka, nie daj Boże, Rogata dusza, to od niego właśnie pochodzi. I tak dalej, i tak dalej. I trwamy 1000 lat, proszę Państwa. I chcę podkreślić, że to jest powód do dumy. Nie powinniśmy tych czapeczek ciągle w rękach trzymać i udawać tylko, że jesteśmy ważnym narodem w Europie. Jesteśmy ważni, jesteśmy Europejczykami od samego początku Europy i nie mamy powodu do żadnego wstydu. Dlatego też namawiam gorąco wszystkich Polaków do schowania kompleksów, niesłuchania ludzi, którzy poniżają nas na arenie międzynarodowej, twierdząc, że Polska jest takim przypadkiem. Mamy 1000 lat, jesteśmy dumnym narodem i Polska będzie żyła dotąd, kiedy będzie żył ostatni Polak. Bo Polska, proszę Państwa, jest w sercu. Polska jest matką. Tak więc myślę, że dzisiejsza uchwała dotyczy też sfery dumy naszej narodowej, która powinna prowadzić do tego, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dla Polski żyjemy i dla Polski, proszę Państwa, pracujemy. Tu rodzimy swoje dzieci, tu ich języka polskiego uczymy i tu jest nasza ojczyzna. Będziemy głosować oczywiście jako Kukiz 15 za tą ustawą. Temat, który niestety naszą historię trawi już wiele lat. Nie wiem, dlaczego Ruscy przez wieki nas nienawidzili, bo były rozbiory, później mieliśmy Katyń, później przywiezionych na czołgach oficerów, ale odradzamy się. Za każdym razem, pomimo tego, że nasza elita polityczna, naród jest mordowany, odradzamy się. I dlatego powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby nikomu więcej nie opłacało się zaatakować Polski. Dlatego apeluję do obecnego rządu o zakupy czołgów, helikopterów, patriotów. To wszystko, co zostało zapoczątkowane, aby zbudować silną armię, aby więcej ruska ręka nie była podniesiona na Polskę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, po pierwsze bardzo dziękuję pomysłodawcy za tą uchwałę, pani Joannie Lichowskiej, dziękuję bardzo. Bardzo osobiście odbieram dzisiejszą uchwałę, bowiem w ten sposób, za pomocą właśnie mojego przemówienia, pragnę złożyć hołd nie dość, że wszystkim kilkudziesięciotysięcznym żołnierzom polskim, ale też mojemu wujkowi Siekluckiemu, którego strzałem w tył głowy pozbawiono życia w Katyniu. Proszę Państwa, to jest przykład, kiedy polityka miesza się z emocjami. To jest wtedy, kiedy głowy państw, takie jak Stalin, chciał wziąć odwet za 20 rok na niewinnych oficerach,
policjantach, lekarzach, księży itd., itd. Proszę Państwa, nie mylmy takich dwóch rzeczy. To było morderstwo. Oni nie zginęli, tylko zostali zamordowani z zimną krwią przez Rosjan. I nie podoba mi się to, że mówi się o tym, że to jest Związek Radziecki, że to komuniści. Nie, to byli Rosjanie. Tak więc wieczna pamięć bohaterom, wieczna pamięć zamordowanym w Katyniu. W imieniu koła Kukiz 15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. Projekt dotyczy przeniesienia przepisów dotyczących przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu regulacji ustawowej na poziom aktu wykonawczego w celu bardziej elastycznego określenia przelicznika donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy oraz w celu objęcia wszystkich możliwych typów donacji podczas aferezy. Wysoka Izbo, Szanowni Polacy, chciałem z tego miejsca podziękować pielęgniarkom i lekarzom z punktów krwiodawstwa, którzy obsługują honorowych dawców krwi. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że iż od lat jestem honorowym krwiodawcą i nie ma się czego obawiać. Zachęcam wszystkich do tego, aby podzielić się tym niepodrabialnym dobrem, które mamy i które możemy dać innym osobom. Nawet wieloletnie, tak jak ja, oddawanie krwi nie ma żadnych negatywnych skutków, a nigdy nie wiemy, kiedy, komu, czy nam, czy z naszej rodziny krew będzie potrzebna. Dlatego też jeszcze raz zachęcam do oddawania krwi, bo ta grupa, tu przed chwilą koleżanki i koledzy mówili, że 600 tysięcy dawców krwi to jest dużo. No, okazuje się, że właśnie niewystarczająco, bo co chwilę słyszymy apele, aby oddawać krew dla kogoś, bo brakuje, więc zachęcam jeszcze raz do tego, aby nie obawiać się, pójść oddać krew. To naprawdę nie boli, nie jest nieprzyjemne. W Polsce mamy system honorowego oddawania krwi i jeszcze raz zachęcam wszystkich do tego oddawania krwi. Jednakże państwo już od lat daje pewne apanaże osobom, które oddają honorowo krew. I prosiłbym pana ministra, aby z mównicy wymienić te wszystkie apanaże. Jest to czasami nawet ułatwienie, bo chociażby honorowi dawcy krwi w publicznej służbie zdrowia są bardzo często, nie wiem czy to jest, bo nie sprawdzałem, czy to nie jest właśnie nawet uregulowane, przyjmowani poza kolejnością, ale jakby pan minister wymienił wszystkie te zalety oddawania krwi i powiedział, jakie są plany, aby zwiększyć atrakcyjność honorowego oddawania krwi. Dziękuję.